Witajcie kochani, dzisiaj przychodzę do was z recenzją długo oczekiwaną na moim kanale, ponieważ będzie to recenzja kosmetyków Elf i jednego kosmetyku ze Slika i jednego z Virtuala. Jest to pierwsza część z recenzji, ponieważ mam jeszcze drugą, w której zrecenzuję resztę moich produktów, które mam z Elfa i ze Slika. Dzisiaj pokażę wam w mojej recenzji kosmetyki, które dostałam do przetestowania od strony zapachperfum.com, za co bardzo dziękuję. Dlatego nie chciałam już mieszać tych kosmetyków, które sama kupiłam, a kosmetyków, które dostałam. Dlatego ta pierwsza część będzie z kosmetykami, które dostałam, natomiast druga już będzie z tymi, które kupiłam. Więc jeżeli któryś z was nie odpowiada to, że te kosmetyki dostałam, to proszę wyłączcie filmiki, tego nie oglądajcie, a osoby zainteresowane zapraszam do oglądania. Zacznę może od produktów, które nie podobały mi się tak bardzo jak te, które powiem na końcu. No i pierwszym produktem będzie baza. Jest to baza z Virtuala. Jest jej tutaj 5 gramów i ona kosztuje 10 zł. Jak widzicie, ona jest w słoiczku i wygląda tak w środku. Już wam pokazuję kolor. Ona na ręce nie jest widoczna, no ona jest tutaj. Nie ma żadnych drobinek, na powiekach też w ogóle jest niewidoczna. I dlaczego ja ją daję jako pierwszą? Ponieważ nie podoba mi się to, że ona jest w słoiczku. I nie podoba mi się do końca jej konsystencja, ponieważ ona jest taka strasznie gęsta i taka ciężka jest do rozprowadzenia. Mam trochę problemów, żeby ją rozprowadzić na oczach. Natomiast jeżeli chodzi o samo działanie, to jest to bardzo dobra baza, ponieważ cienie utrzymują się na niej cały dzień i też podbija kolor. Ja wcześniej, to jest filmik, który nagrałam drugi raz, ponieważ nie włączyłam nagrywania i mi się nie nagrywało, więc gadałam do pustej kamery. I ja nałożyłam róż i zrobię to teraz to samo, żeby wam pokazać napigmentowanie. Tak wygląda róż bez bazy, a tak wygląda róż z bazą. Jak widzicie, tutaj jest ten róż z bazą, natomiast tu jest róż bez bazy. Jak widzicie, efekt jest. Jest widoczny. I tutaj też już wcześniej wam pokazałam, jak widzicie, ale to zaraz, to przejdziemy spokojnie. Dobra. Więc jeżeli chodzi o tą bazę, ja jestem z niej zadowolona. Jednak nie lubię tego, że jest, nie podoba mi się to, że jest w słoiczku i nie podoba mi się jej konsystencja, ale jeżeli chodzi o samo działanie, to jest naprawdę bardzo dobra baza. Kolejnym produktem będzie to pędzel. Jest to pędzel z Elfa Stipple Brush i to jest jak tak zwany Skunks albo Dual Fiber Brush. Jest to pędzel przeznaczony do podkładu. Zobaczcie w drugiej części filmiku, jak ja go nakładam. Będziecie mogły zobaczyć, jak nakładam nim róż, który też zaraz omówię. Jest to róż w formie prasowanej, natomiast ten pędzel najlepiej sprawdza się do różu w musach. Ja właśnie do tego celu go używam. Bardzo fajny róż, bardzo fajny pędzel. Jeżeli chodzi właśnie o nakładanie go, o nakładanie nim róż w musie, ponieważ takimi pędzlami ciężko jest nakładać takie róże w musie. Ja jednak wolę właśnie takimi skunksami. Ale też bardzo fajnie, jeżeli chodzi o ten pędzel, to jest to, że jeżeli mamy bardzo napigmentowany róż, to nakładając go takim pędzelkiem nie dostaniemy takiego mocnego efektu, jaki dostajemy przy użyciu na przykład takiego pędzla. Dlatego ogólnie to jest bardzo dobry pędzel. A dlaczego jest w tej części takich mniej lubionych? Ponieważ on nie jest do końca miękki. Przy nakładaniu podkładu na całą twarz jednak troszeczkę mnie pokuł, co nie podoba mi się. Ja go nie używam często do podkładu. Praktycznie używam go tylko dwa razy przed i teraz użyłam go, żeby w ogóle zobaczyć, jak to działa. A jeżeli chodzi o same policzki, no to nie czuć tego kucia i ja naprawdę jestem zadowolona z tego pędzla, chociaż nie jest to mój ulubiony. I teraz taki przejściowy produkt, ponieważ on mi się podoba, ale no jest to szminka mineralna z Elfa w kolorze naturalnym. Kolor wygląda tak. Mam ją teraz na ustach i chciałabym, żebyście napisały mi, jak ja wyglądam w takiej szmince, ponieważ ja zawsze chciałam mieć szminki w kolorze nude. Tylko ja czuję się taka rozmyta i jednak dla mnie charakterystyczną rzeczą jest to, że mam dosyć wyraziste i dosyć ciemne pomadki, a to jest całkowicie zaprzeczenie tego. Pokażę może wam swatch. Szminka jest tutaj.
No i możecie ją zobaczyć na moich ustach. Jest to szminka wklepana palcem, ponieważ kiedy nałożę ją tak normalnie z opakowania, to ten efekt jest dla mnie jednak troszeczkę za sztuczny. Może niektóre z Was to lubią i wtedy to jest bardzo fajne, bo to jest bardzo napigmentowany produkt i bardzo kremowy, dlatego on jest mocno wyraźny. Może jakby to był inny kolor, to wyglądałoby to trochę bardziej naturalnie, natomiast taki, no, nie wygląda do końca fajnie. Ale jeżeli chodzi o szminkę, to bardzo długo się trzyma. Nie zmazuje się, kiedy jemy, kiedy pijemy. Naprawdę trzyma się około pół dnia. Jest, no jak już wspomniałam, jest bardzo kremowa, bardzo napigmentowana i niestety uwydatnia skórki, ale nie wysusza, ponieważ ona jest nawilżająca. Tylko że musimy mieć niestety zadbane usta, ponieważ zaznacza każdy, jest, ponieważ widocznie jest każda skórka i jeżeli mamy niewypielęgnowane usta, widać to niestety przy tej szmince. W ogóle nie podałam Wam cen. Baza kosztuje 10 zł, pędzel kosztuje 19, natomiast ta szminka wydaje mi się, że kosztuje około 20 zł. I teraz przechodzimy już do fajnych produktów, do takich, z których jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolona. Pierwszym produktem będzie róż ze Slika, jest to kolor Pixie Pink. Jest tutaj go 8 gramów i kosztuje około 25 zł. Kolor wygląda tak. Jak widzicie, jest to taki baby pink z niebieskimi tonami. Róż zawiera lusterko. I chciałabym powiedzieć, że jest to, nie jest to róż dla wszystkich niestety, ponieważ osoby mające trądzik, no nie polecałabym takim osobom, ponieważ kolor ten uwidoczni wszystkie niedoskonałości, jakie mają na swojej cerze. Natomiast jest to idealny kolor teraz na lato, ponieważ jest on taki rześki, żywy, naprawdę bardzo ładny kolor. Dlatego jeżeli miałabym właśnie wybrać porę roku, w której bym używała tego różu, to właśnie byłoby lato. Jeżeli chodzi o trwałość, trzyma się spokojnie cały dzień, jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. No jest, jak widzicie, jest to róż prasowany. No i chyba to wszystko, jeżeli chodzi o róż. Jest dosyć mocno napigmentowany, więc należy uważać, ale jeżeli użyjecie do niego właśnie tego pędzla, to uzyskacie bardzo delikatny i subtelny efekt. Natomiast jeżeli byście użyły już takiego bardziej zbitego pędzla, to ten kolor róż będzie taki mocniejszy i bardziej widoczny. Ale jeżeli chodzi o sam róż, jestem z niego naprawdę bardzo zadowolona i jeżeli będę miała jeszcze jakiś przypływ kasy, to pewnie sobie kupię jakiś inny kolor, ponieważ naprawdę bardzo, bardzo ładny jest ten kolor. Jest, bardzo fajny jest ten róż. Dobra. No i teraz kolejnym produktem jest Duo z Elfa, jest to Contouring Brush and Bronzing Powder. Bardzo często się mnie o ten produkt pytacie. Za każdym razem, jak o nim wspominam, to chcę, żebym zrobiła na jego temat recenzję. Produkt wygląda tak. Tutaj, jak widzicie, jest lusterko. Zrobię Wam może swatcha. Róż jest bardzo naturalny. Teraz Wam dałam trochę dużo na tym swatchu. Natomiast on tak mocno nie wygląda na policzkach zupełnie, nie? Jest to bardzo naturalny, taki dzienny róż. Ja go używam praktycznie codziennie teraz. Jeżeli nie chcę, tak wiecie, za mocno uwidaczniać swoich policzków. Róż ma delikatne drobinki, które nie są do końca widoczne na policzkach. Też trzyma się cały dzień i polecałabym go każdej dziewczynie, ponieważ ten kolor jest bardzo neutralny i pasuje każdej karnacji. Natomiast jeżeli chodzi o bronzer, jak widzicie, kolor wygląda tak, jak możecie teraz zobaczyć i jak możecie zobaczyć na moich policzkach. Aha, na ten róż mam na policzkach, to też możecie zobaczyć. No, jeżeli chodzi o ten bronzer, jest dość mocno napigmentowany i też radziłabym z nim uważać. Natomiast jeżeli nałożycie go troszeczkę i później wszystko rozetrzecie, to naprawdę daje bardzo fajny, naturalny efekt. Ja go bardzo lubię, jest to mój najlepszy bronzer do tej pory, ponieważ jak widzicie, on nie ma pomarańczowych tonów. I właśnie o taki bronzer mi chodziło, ponieważ wszystkie, jakie bronzery miałam do tej pory, miałam z pomarańczowymi tonami, co nie podobało mi się, ponieważ no, nie lubię takiego koloru. Ale no, jeżeli chodzi o ten duet, to jestem bardzo, bardzo z niego zadowolona. Był on ostatnio w moich ulubieńcach i na razie przez te 2 miesiące codziennie używałam tego bronzera. Różu czasami zmieniam, ponieważ używam też tego, ale bronzera mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że jeżeli używam bronzera, a mniej więcej bronzera używam co drugi dzień, to używam cały czas tego, nie używam żadnego innego bronzera.
Ja jestem z tej paletki bardzo szczęśliwa. Aha, nie powiedziałam, ile ona kosztuje. Kosztuje 19 zł, więc to też nie jest dużo, jeżeli chodzi o dwa produkty na raz. A każdy produkt zawiera... ogólnie całość zawiera 8 gramów, czyli po 4 gramy na każdy produkt. No i ostatnią rzeczą już jest baza po cenie z Elfa. Ja już też ją miałam w ulubieńcach poprzednich, nie tych, co teraz były, tylko w poprzednich. Ona jest w kolorze sheer i kosztuje tylko 9 zł, więc to jest naprawdę, no to są grosze, jeżeli chodzi o bazę, ponieważ macie ją na bardzo długi czas. Ja ją używam już od 2 miesięcy i jak widzicie, nawet nie widać żadnego zużycia. Wielkim plusem jest to, że jest z pędzelkiem, ponieważ to zmieniło całkowicie mój światopogląd i już nie lubię bazy z Art Deco, dlatego że mam po prostu tą z pędzelkiem i to jest naprawdę rewelacja i nie wyobrażam sobie, żeby wrócić jeszcze do baz takich w słoiczku. Jeżeli chodzi o działanie, cienie utrzymują się cały dzień, kolor jest podbity i to chyba wszystko, jeżeli chodzi o bazę, ponieważ nic więcej od bazy nie oczekujemy, tylko tyle, żeby trzymała nasze cienie w ryzach i żeby nic się z nimi nie działo. Dlatego po całym dniu, nawet wieczorem, kiedy zmywam makijaż około 10, czasami też tak się zdarza, że o tej porze zmywam, cienie wyglądają tak samo, jak wyglądały rano. To jest dla mnie najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o bazę. Ona to spełnia, więc ja jestem z niej mega zadowolona i naprawdę polecam Wam ją spróbować. No i to już, kochani, wszystko. Zapraszam Was teraz do drugiej części, w której pokazuję niektóre z tych kosmetyków, jak się sprawują w akcji. Zaczniemy od nałożenia podkładu. Ja to zrobię pędzlem z Elfa Stipple Brush i po prostu nakładam, ja akurat mam krem BB, nakładam go na rękę. Mniej więcej taką ilość i takimi ruchami nakładam podkład na pędzel i nakładam go na całą twarz. Też takimi ruchami wklepującymi. Robię to takimi ruchami, ponieważ takimi pętlami właśnie powinno się tak nakładać podkład, żeby on wyglądał jak najbardziej naturalnie. I ewentualnie później możemy to wszystko rozetrzeć. Jak widzicie, nie wiem czy zobaczycie, ale podkład, pędzel nie zostawia żadnych smug. Bardzo fajnie nakłada się nim podkład i nakłada także dosyć cienką warstwę, dlatego możemy stopniować jej krycie danego podkładu. No i teraz jak już mamy podkład nałożony, takimi ruchami wcieram jeszcze bardziej ten podkład. Już przechodzimy do nałożenia różu. Nakładam go w ten sposób, maczając pędzel i nadmiar strzepuję. I nakładam róż, tak jakby stemplując swoje policzki. Nie wiem, jak to nazwać po polsku, więc jeżeli macie takie słowo, to mi napiszcie w komentarzach. Dzięki temu pędzlowi efekt tego różu jest bardzo delikatny, dlatego nawet jeżeli macie jakiś taki mocny róż, nie musicie się obawiać, że jest za bardzo napigmentowany, czy ma za mocny kolor, ponieważ on właśnie daje taki bardzo naturalny i nakłada bardzo niewielką ilość, co bardzo mi się, cały czas bardzo, bardzo, co naprawdę jest fajne. No i tak już widzicie, tak wygląda już nałożony róż. Mam nadzieję, że coś widać. Wiem, że światło nie jest najlepsze, no ale wydaje mi się, że w kamerze coś widać. Jak widzicie, bardzo fajnie naturalny kolor. No i tak już wyglądają policzki z różem. I teraz pokażę Wam, jak wygląda ten bronzer na twarzy. Nie pokazuję, jak wygląda ten róż, ponieważ ja już go pokazywałam w wielu filmikach, na wielu tutorialach, więc jeden, w którym wykorzystuję też tą paletkę, wrzucę Wam na dole, ale równie dobrze możemy nałożyć ten róż jako rozświetlacz. Ja tak teraz zrobię, tutaj po prostu na kości policzkowe nałożę. I teraz przechodzimy już do bronzera. Oczywiście bronzera używam tego z duetu Contouring Brush and Bronzing Powder i pędzla z Elfa, jest to Blush Brush. Używam tego, a nie z Hakuru, ponieważ chciałam Wam już nie mieszać w markami, skoro teraz robię recenzję Elfa i Slicka, to chcę, żeby to było wszystko konsekwentne, dlatego
biorę pędzel z Elfa i tutaj nakładam troszkę bronzera. Tylko uważajcie, żeby strzepać nadmiar, ponieważ on jest naprawdę mocno napigmentowany. I chociaż on nie jest taki ciemny, ponieważ jak mogłyście zobaczyć wcześniej na swatchu, no nie jest taki ciemny, to jednak jest dosyć mocno napigmentowany. I teraz już po prostu rozcieram. I zostało nam już tylko użycie szminki. Ja oczywiście użyję tą z Elfa. I jak już Wam wcześniej mówiłam, nie nakładam szminki z opakowania, tylko po prostu palcem, wklewując ją w swoje usta. No i tak już się prezentuje szminka na moich ustach. Sama ocenicie, jak ona wygląda. Moim zdaniem jest to bardzo fajna szminka. Może kolor nie do końca, ale jeżeli chodzi o samą szminkę, to naprawdę rewelacja. No i to już, kochani, wszystko. Tak prezentują się wszystkie kosmetyki i takie jest moje zdanie, jak usłyszałyście już wcześniej. Napiszcie mi w komentarzach, czy Wy miałyście jakiś z tych produktów i jeżeli tak, to jak Wam się sprawdził. No i to już wszystko. Dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnej części. Trzymajcie się.